ogłaszam 51. Dni Skoczowa za otwarte. Skoro, drodzy Państwo, trzeba być czujnym... Bawimy się przez 3 dni. Myślę, że tej zabawy nie zabraknie. Mam nadzieję, że nie zabraknie pogody. Jeżeli chodzi o wykonawców, no to naprawdę jest bardzo bogato i nie będę tu wymieniał poszczególnych nazwisk. Niech to będzie niespodzianką. Ci, którzy czytali, wiedzą, więc wiedzą, o której godzinie tu przyjść, ale najlepiej, gdyby przyszli jak najszybciej. To ważne święto dla Skoczowa. To jest najcenniejsze nasze święto, najważniejsze święto w ciągu roku. Myślę, że wszyscy celebrują je nie tylko ze względu na tą czystą przyjemność wynikającą z tego, że przyjeżdżają gwiazdy, ale to stanowi dla nas takie urodziny miasta. Urodziny miasta rozpoczęły się od barwnego korowodu, który przeszedł ulicami Skoczowa. Uczestnicy pochodu zaprezentowali się w kostiumach bajkowych oraz strojach historycznych. W uroczystym otwarciu udział wzięli włodarze Skoczowa, ale także samorządowcy, między innymi przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Jeżeli przez cały rok Skoczów tak znakomicie pracuje Rada Skoczowa, pan burmistrz, to później należy naprawdę wspaniale świętować. Panie burmistrzu, gratuluję tego roku, bo to kolejny bardzo dobry, udany rok dla Skoczowa. Zaczął się, pamiętam, pięknie, zaczął się od przemarszu tutaj z trzema królami, z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą, więc zaczął się wspaniale, a zakończy się na pewno jeszcze wspanialej. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, życzę Państwu dobrego, pięknego świętowania. Po uroczystym otwarciu na scenie wystąpiły dzieci oraz młodzież w przeglądzie artystycznym Mój Talent. Przed nami część koncertowa, jednak dzisiejszy dzień to dopiero początek, jutro ciąg dalszy zabawy. W sobotę koniecznie Kasia Kowalska, ale przed nią świetne dziewczyny, rewelacyjne jeśli chodzi o talent muzyczny, no i wyglądają też zjawiskowo, także warto sobie przyjść i zobaczyć Electric Girls. A jeśli chodzi o no, wieczór, czyli gwiazdy wieczoru, 21 godzinę dokładnie, to Kasia Kowalska koniecznie. A w niedzielę Wojciech Gąsowski, czyli te prywatki, których szuka całe życie, może znajdzie je w Skoczowie, warto przyjść popatrzeć. A na późny wieczór, na godzinę 20 zapraszamy na Universe. Oprócz koncertów, co jeszcze? Jakieś wydarzenia towarzyszące? Warto z nami być, ponieważ jest masa konkursów przewidzianych, a nie ma ich na plakacie. Ci, którzy są z nami, są nam wierni, będą mieli masę niespodzianek, nagród, będą mogli wziąć udział w konkursach naszych sponsorów chociażby, także one gdzieś są poprzetykane w programie. Warto być śledzić, no bo wtedy nie wyjdziemy z pustymi rękoma z rynku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.